Spotkanie będzie dotyczyło długiego tematu, aczkolwiek w ostatnich dniach, a nawet godzinach, bardzo mocno eksponowanego w sposób publiczny, a więc chodzi o nieruchomość, która dokładnie znajduje się za moimi plecami. Jej nie widać, ona byłaby widoczna u mnie w biurze. Chodzi o tak zwany Młyn na Górny, bo to jest taka nazwa, który to od niedawna stał się własnością właśnie spółki, z której gościnności korzystamy, czyli de facto stał się w jakiejś części z powrotem własnością miasta. Dlaczego to jest ten temat tak istotny? Z mojego punktu widzenia, zaraz Państwu oczywiście opowiem całą chronologię zdarzeń i dlaczego akurat moje też zdziwienie będzie dotyczyło zainteresowaniem się tymże tematem poprzez niektóre, co po niektóre osoby, zarówno z kręgu polityki, a także co po niektóre media. Szanowni Państwo, jaki młyn jest, każdy widzi. To jest obiekt, którego historia kronikarska sięga 1515 roku. Pragnę przypomnieć, że do tej pory w województwie kujawsko-pomorskim istnieje kilka takich obiektów zabytkowych, które spełniały funkcję młynów, a także składnic zboża, które już do dzisiaj zostały wykorzystane. Szukać będziemy tutaj bardzo blisko, ponieważ będziemy mówić o Toruniu, o młynach Richtera i o młynach bydgoskich, czyli młynach Rotera, w których na dzień dzisiejszy funkcjonują centra popularyzujące naukę, technologię, popularyzujące wiedzę na każdym szczeblu edukacji, począwszy od dzieci w wieku przedszkolnym, skończywszy na studentach oraz innych zainteresowanych mieszkańcach regionów. A nasz młyn, tak jak Państwo widzicie, jest coraz to bardziej zdobiony, mówiąc w cudzysłowie, przez grudziąckich graficiarzy, może i nie grudziąckich, ale nowe to graffiti pojawiło się w przeciągu paru dni już po nabyciu tego młynu, tego obiektu przez MPGN. Szanowni Państwo, pozwoliłem sobie przygotować parę takich archiwalnych, prasowych wycinków dotyczących co dalej z młynem, tak? Bo to jest potoczna nazwa, bez pomysłu na młyn nad Rynką. Przedsiębiorca z Wybrzeża zniechęcony Grudziądzem. Grudziądz, młyn miał odżyć, ale właściciel stracił zapał. Młyn jak Pałac Królewski i tak dalej, i tak dalej. Co z tym młynem? Dlaczego się tam nic nie dzieje? Mówiąc krótko, i tego typu wycinki prasowe od 2008 roku są w obiegu powszechnie dostępne. Ja Państwu pragnę przypomnieć, że młyn ten od 2007 roku bodajże stał się obiektem, który trafił w prywatne ręce biznesmena pana Mielewczyka, który był właścicielem spółki Puch i Pierze. I przypomnę Państwu, jakie były plany biznesowe związane akurat z tym obiektem. Miał tam powstać hotel z restauracją, pięknie odrestaurowany w centrum miasta, ponieważ mówimy o ścisłym centrum miasta, które w synergii jest z tą całą strefą rewitalizowaną grudziąckiej starówki. Jednak pewnymi działaniami ówczesnej konserwator zabytków biznesmen został zniechęcony i odstąpił od inwestowania w Grudziądzu. Stał się nieszczęśliwy wypadek, pan Mielewczyk zginął w katastrofie lotniczej i tak naprawdę od tego czasu, a nawet i wcześniejszego, bo od momentu nabycia inwestor ten nie poczynił żadnych działań zmierzających do tego, żeby ten stan tego młyna tak jakby ulepszać. W międzyczasie oczywiście działało tutaj jakiś pub, działało kasyno gry, ale cały obiekt mizerniał w oczach z dnia na dzień. Jak Państwo doskonale widzicie, a na pewno przejdziecie się, zobaczycie, są nowe graffiti. Od wczoraj chyba już nie ma drzew, a szkoda. Drzew i krzewów, które wyrastały z murów przy fundamentach, ale nawet na poszczególnych kondygnacjach. Od wczoraj pan prezes widziałem, że ekipą wyczyścił ten teren na tyle, na ile było to możliwe, ale przed nim jeszcze oczywiście bardzo, bardzo dużo mozolnej pracy związanej tak jakby z tym, żeby obiekt się nie zawalił, ale najważniejsze jest to, żebyśmy znaleźli pomysł, co z tym obiektem zrobić. I tutaj, szanowni Państwo, chciałbym wrócić do tej koncepcji, o której mówiliśmy już dawno temu. O koncepcji Centrum Popularyzacji Nauki i Technologii, którą promowałem w 2011 roku. Na tą okoliczność, jak Państwo pamiętacie, został podpisany list intencyjny w 2011 roku pomiędzy władzami Grudziądza, panem Robertem Malinowskim, a marszałkiem województwa, panem Piotrem Całbeckim,
który to list miał dotyczyć podjęcia współpracy w zakresie opracowania koncepcji powstania Środowiskowego Centrum Popularyzacji Nauki i Technologii. Upoważnionym do kontaktu z ratusza był prezydent Sikora, z kolei jeżeli chodzi o stronę marszałka, pan dyrektor Fitzner, który jest dyrektorem Departamentu Edukacji i Sportu. Odbywały się spotkania w Urzędzie Marszałkowskim dotyczące tego, co tam tak naprawdę ma być. Oczywiście nie mówiąc jeszcze o tym, gdzie to ma być. Więc stwierdziliśmy wspólnie, że ten obiekt ma nawiązywać do tego, co Urząd Marszałkowski zaproponował w tak zwanych centrach kopernikańskich, czyli takich astrobas typu Kopernik, ale to również ma być coś, co wykracza poza sferę astronomii, ma dotyczyć nauk ścisłych, z którymi Grudziądz, mając na uwadze to, że kształcenie zawodowe na ten czas, wówczas stało na bardzo niskim poziomie, chce z powrotem przywrócić. Czyli idziemy w kierunku nauk przyrodniczych, nauk ścisłych, fizyka, chemia, matematyka. Cały czas wtórną rzeczą była kwestia lokalizacji. W momencie, kiedy zaczęliśmy materializować już pewne założenia, nasz pomysł związany z utworzenia w Grudziądzu Centrum Popularyzacji Nauki i Technologii znalazł się w bardzo rozpowszechnionym dokumencie, niezwykle ważnym albo kluczowym dla województwa kujawsko-pomorskiego. To jest strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020. I w tym też dokumencie czytamy, szanowni państwo, pozwólcie, że zacytuję. Elementem poprawy procesu kształcenia, ale także promocji kształcenia ma być sieć powiatowych centrów wiedzy, wyspecjalizowanych i dobrze wyposażonych laboratoriów, środowiskowych centrów innowacyjnej edukacji, dzięki którym nastąpi wyjście ucznia i nauczyciela z układu klasowo-lekcyjnego na rzecz nauczania doświadczalnego. W centrach planuje się również realizację części zajęć w ramach podstawy programowej związanej z nauczaniem ścisłym. Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Grudziądz i Inowrocław. Środowiskowych centrów doświadczalnej, nauki, edukacji doświadczalnej, tzw. mini Koperników i zaawansowane prace nad utworzeniem kolejnego centrum. Ramy czasowe tego zadania sięgają 31 grudnia 2018 roku. Przypomnę, mamy rok 2016. Oczywiście prace i konsultacje z marszałkiem trwają cały czas. Zadane zostało pytanie, dobrze, wiemy, czym ma być centrum, ale musimy wtedy odpowiedzieć sobie na pytanie, gdzie ono ma być zlokalizowane, na bazie jakich obiektów, czy to ma być obiekt, który już funkcjonuje w bazie zasobów miejskich, czy to ma być obiekt nowo wybudowany, skierowany wyłącznie i dedykowany wyłącznie tylko temu zadaniu. I zrobiliśmy kwerendę budynków, które by wchodziły w grę. I pragnę państwu przypomnieć, bo to jest cały czas tak jakby powrót do przeszłości. Wspomniane były trzy obiekty. Pierwszym obiektem to był plan wybudowania w ramach rewitalizacji błoń nadwiślańskich na terenie, który został do tego przygotowany, specjalnego obiektu, który będzie w połączeniu z hotelem służył wyłącznie temu zadaniu. Drugim celem to była próba lokalizacji tego typu działania przy Obserwatorium Astronomicznym w Grudziądzu w Zespole Szkół przy ulicy Hoffmana. I trzecim obiektem to był obiekt właśnie grudziąckiego młyna. Mając na uwadze to, że tam to się działo w roku 2013. Zaczęliśmy analizę stanów formalno-prawnych wszystkich tych trzech wymienionych lokalizacji, ale także konsultacje z marszałkiem. I tutaj marszałek od razu skreślił jedną rzecz. Powiedział, że ciężko będzie znaleźć pieniądze i tytuł do tego, żeby znaleźć pieniądze na budowę od podstaw nowego obiektu. Także od razu spadła nam lokalizacja przy bulwarze nadwiślańskim. Zostały dwie lokalizacje i tutaj bardzo interesująca z punktu widzenia właśnie z powrotem nadania życiowej funkcji tej tkance, która jest za nami, mając na uwadze lokalizację w ścisłym centrum Grudziądza, była właśnie lokalizacja grudziąckiego młyna. Bo otóż okazało się, że firma, która likwidowała majątek firmy Puch i Pierze, wyszła z propozycją tego, że ten obiekt ma być sprzedany za około 1 100 000 zł. Wówczas cena była może nawet nie najgorsza, mając na uwadze ten obiekt wraz z przynależnościami, ale to, co nas odstraszyło, bo oczywiście zaczęliśmy sprawdzać, jaki jest stan prawny tego obiektu. Jak przeanalizowaliśmy księgi dwie czyste i nie daj Boże hipoteki, które wpadły nam w ręce, okazało się, że wierzytelności
w postaci zajęć komorniczych na tej nieruchomości to były milionowe, ale nie w złotówkach, ale dolarach i jenach japońskich, które po prostu powodowały, że nieruchomość ta stała się zupełnie nieatrakcyjna i absolutnie nie była przez nas brana pod uwagę, żeby cokolwiek z nią tutaj zrobić. Ponowny krok celem zbadania tej nieruchomości był poczyniony przez władze miasta bodajże w 2015 roku. Tam co prawda cena spadła do około 600 tysięcy złotych, ale znowu był problem tego, że z tymi zapisami w księgach wieczystych, z tymi zapisami komorniczymi i zajęciami na wielkie miliony dolarów i jenów, po prostu nie było w stanie nic z miasto z tym zrobić i tak naprawdę musieliśmy sobie ten temat odpuścić. Pytaliśmy o możliwość realizacji tego typu działań w obserwatorium astronomicznym. Tam nas troszeczkę ograniczała powierzchnia do tego typu działań, które myśmy zamierzali. I na szczęście mamy rok 2016 i okazało się, że chyba czas leczy rany. Znalazł się inwestor, który wyprostował te wszystkie zawiłości związane z stanem prawnym nieruchomości, a Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami, stając się właścicielem obiektu, w którym się w tej chwili znajdujemy, stało się również właścicielem obiektu, jakim jest młyn. I dla nas jest to, dla inicjatora pomysłu związanego z Centrum Popularyzacji Nauki i Technologii, to jest wspaniała wiadomość. Zaraz po informacji od pana prezesa, że spółka nabyła ten teren, niezwłocznie zapytałem pana prezesa, czy ma na to pomysł. Poinformowałem go o moim pomyśle, powiedział, że bardzo dobry. Mając na uwadze to, że tutaj spółka się mieści, tu ma swoją siedzibę, po sąsiedzku jest budynek młyna, no to mówiąc krótko, pańskie oko konia tuczy. Oczywiście nie omieszkałem również porozmawiać na ten temat z panem prezydentem Robertem Malinowskim. Powiedział, uznał temat za doskonały i próbowaliśmy już parę tygodni temu, dwa bodajże, próbować zainteresować Ministerstwo Rozwoju Regionalnego tymże obiektem w ramach konkursu, który został przygotowany, ale niestety dla jednostek kultury. I po rozmowie z panem marszałkiem, rzutem na taśmę wpisaliśmy obiekt młyna do rewitalizacji tej zewnętrznej, tej ogólnobudowlanej w konkursie do ministerstwa. Nie wiem, czy zostanie ten projekt tak jakby, czy będzie rozpatrywany, ponieważ on nie do końca ma charakter stricte kulturalny, on będzie jednak edukacyjnym. Zobaczymy, może się uda. Mając na uwadze to, że marszałek cały czas tak jakby trzymał kciuki za to, żeby i w Grudziądzu takie centrum powstało, przypomnę, że młyny Richtera w Toruniu, tak zwany Młyn Wiedzy, został tak jakby zmodernizowany i został wyposażony za pomocą środków unijnych, na które to miasto pozyskało kwotę blisko 20 milionów złotych, z czego dofinansowanie wyniosło około 13,5 miliona złotych. I ten Młyn Wiedzy już funkcjonuje, działa w sposób bardzo dobry. Mając na uwadze to, jakieś 3 tygodnie temu podczas rozmowy z marszałkiem województwa, zadałem pytanie, czy mając na uwadze to, że mamy już wstępną lokalizację, bo nie mówimy oczywiście o sposobach ostatecznych, wstępną lokalizację na tego typu centrum, marszałek jest nadal gotowy, mimo tego, że zmieniła się perspektywa finansowa, jesteśmy w nowej perspektywie finansowej, do tak jakby podjęcia działań na rzecz stworzenia takiego centrum. Powiedział, że absolutnie tak, dał mi słowo, że pieniądze na wyposażenie tego centrum się znajdą, ponieważ one są wpisane już w regionalny program operacyjny naszego województwa na te lata. Niestety nie ma on tytułu na tą chwilę do tego, żeby przywrócić tak jakby stan techniczny temu obiektowi. I tutaj będę apelował do wszystkich sił politycznych, do wszystkich osób o to, żebyśmy wspólnie razem zaczęli ubiegać o to, żeby znaleźć pieniądze na to. Tytuł, czyli możliwe programy, których gospodarzem będzie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach programów PIOŚ, żeby spróbować ten obiekt zrewitalizować. Wiem, że takie zadania będą możliwe, nie wiemy kiedy. Ale chciałbym od razu zaapelować do Państwa o to, żebyśmy nie rozmawiali, w moim przekonaniu, bo to mieszkańców nie interesuje do końca, a za ile kupiła spółka młyn. Pragnę przypomnieć, że spółka jest, to nie jest instytucja miejska, tylko to jest spółka działająca w ramach kodeksu handlowego, gdzie udziałowcem jest miasto, ale niepełnym. I ja też jestem w stanie zrozumieć spółkę, że do końca nie będzie zdradzać tajemnicy handlowej ze względu na sposób prowadzenia przez nią działalności handlowej, bo MPGN zbywa, nabywa nieruchomości, a wszelka informacja na temat tego, za ile zbywa bądź nabywa, jest też drobną furtką
którą mogą wkraczać nowi kontrahenci i wiedzą, jaka jest polityka finansowa spółki. Więc ja to osobiście rozumiem. Mam nadzieję, że i Państwo również to zrozumiecie, że pewne rzeczy nie powinny ujrzeć światła dziennego ze względu na charakter działania spółki. Dlatego chciałbym, żebyśmy się wszyscy na tym jakby skoncentrowali. Nie za ile, kto, od kogo, po co, tylko czym ma być ten młyn dla Grudziądzan, dla nas wszystkich. Jaka powinna być koncepcja, w którym kierunku powinniśmy pójść, czy powinno to być, czy tam powinny być lokalizowane działania związane z nauką o człowieku, czy może humanistyczne, czy może, tak jak powiedziałem, w mojej koncepcji, nauczanie ścisłe, mat, fis, inżynieria, czy to powinno być wykorzystane tylko w zakresie tej bryły, która tutaj jest, czy może jakoś inaczej. Apeluję o to, żebyśmy nie mówili, znowu szukali dziury w całym, ponieważ w przestrzeni publicznej jest mnóstwo informacji. W mediach podaje się jakieś kolosalne kwoty, za które ten młyn został nabyty, wielomilionowe. Z tego co wiem, to jest abstrakcja, totalna bzdura. I ten młyn, oczywiście nie będę zdradzał tajemnicy handlowej, ale jest kupiony za poniżej 1 000 000 zł oczywiście. I to nie ulega wszelkim wątpliwościom. Słucham? Nie, z tego co mi wiadomo, tak? Że te rzeczy, ten obraz informacji, jaki przejawia się w mediach, jest po prostu przerysowany i nie wiem, czemu to ma służyć. Naszym głównym, nadrzędnym celem jest to, ażebyśmy nadali nowy sens temu obiektowi, który od 1515 roku znajduje się w tym miejscu. Więc mówiąc bardzo blisko, jest bardzo blisko związany z, może nie, ale w sensie powiedzmy czasokresu, z kolegiatą Farno. To jest drugi po kolegiacie bardzo ważny obiekt, któremu należy znowu nadać jakiś sens funkcjonowania w ramach aktualnej rzeczywistości. Idąc wzorem Bydgoszczy i Torunia, jedyną moim zdaniem alternatywą jest wykonanie właśnie tego typu nowego tak jakby brzmienia, czyli nauka, rozwój, nowe technologie, nowoczesność w starej bryle, która ma swoją historię i swoje serce. Aha, jeszcze jedno zdanie. Oczywiście jeszcze w tym tygodniu zaapeluję do mojego kolegi parlamentarzysty z Grudziądza, pana senatora Mioduszewskiego, który wiem, że również jest propagatorem tego, że ten młyn będzie znowu w sposób odpowiedni wykorzystany do tego, żebyśmy wspólnie podjęli działania na rzecz tego, ażeby nadać blask temu obiektowi. Natomiast jeżeli mówimy o tak ważnym działaniu, jakim jest Centrum Popularyzacji Nauki i Technologii, na które szacujemy, że kwota wydatków może sięgnąć blisko 10 milionów złotych, no to jest inna skala, prawda? To jest zupełnie inne wyzwanie, ponieważ ono musi zostać dokładnie przemyślane nie przez osoby, którym się wydaje, że wiedzą, jak to zrobić. To musi być skonsultowane z naukowcami. My też musimy czerpać z istniejących już w naszym tutaj bliskim sąsiedztwie obiektów, żeby nie tworzyć konkurencji, żeby nie było tak, że mamy to samo w Toruniu i w Bydgoszczy i będziemy między sobą konkurowali. My musimy uzupełniać ofertę, żeby mieszkańcy Bydgoszczy czy powiatu bydgoskiego, korzystając ze swoich młynów Rotera, widzieli, że w Grudziądzu jest coś innego, z czego warto skorzystać i vice versa, żebyśmy my jechali do Bydgoszczy, bo my wiemy, co mamy tutaj. Także tego typu działania uważam za najważniejsze i bardzo się cieszę, że w końcu zostaną one zrealizowane, tym bardziej, że marszałek powiedział, mam pieniądze na wyposażenie, róbmy to. Także to jest to zielone światło marszałka sprzed kilku tygodni. Dla mnie akurat cena nabycia tego obiektu jest wtórna, ponieważ autentycznie jest wtórna, ponieważ nie ma chyba na tej sali osoby, która uważa, że ten obiekt powinien dalej być niszczony przez siły natury. Oczywiście poprosiłem wczoraj prezesa o to, żeby zabrał mnie do tego obiektu do środka, wczoraj, jak już trwały te prace remontowe. Boże, co tam się dzieje? Tam jest welęgarnia wszystkiego, co można znaleźć, nie wiem, w tablicy Mendelejewa, a także w podręcznikach biologii. Tam jest speluna, melina, tam są łóżka, nie wiem, czy to można nazwać łóżkiem, ale barłogiem chyba, bo coś to chyba też takie jest. Barłóg z kupą śmieci, butelek i innych rzeczy związanych z metabolizmem ludzkiego funkcjonowania. Dlatego obiekt, który jest zlokalizowany w samym centrum, powinien być jak najszybciej wykorzystany. I cieszę się, że instytucja, ja to nazwę roboczo, miejska, podjęła wysiłek, żeby ten obiekt nabyć. I dla mnie wtórne jest, czy to jest za 700, milion, dwa. Ważne jest, że w końcu obiekt ma swojego właściciela, że ma swojego nadzorcę, które nada mu
kolejny jakiś określony blask i nową rzeczywistość, bo nie ma co mówić, to nie będzie tylko wybudowana albo odrestaurowana, przemalowana, czy też otynkowana specjalistycznie oczywiście po uzgodnieniu z konserwatorem bryła. Tu mamy cały obiekt w postaci całą przestrzeń. Mamy też jakieś doklejone rudery z lat, nie wiem, 60., 70. w postaci garaży. I układ drogowy przy starostwie powiatowym. Wydaje mi się, że nowy gospodarz przy udziale środków zewnętrznych będzie w stanie podołać temu zadaniu. I dla mnie najważniejsze jest to, z czym będzie ten młyn za chwilę i co będzie w środku i kto z niego będzie korzystał. I na tym, moim zdaniem, powinniśmy się skoncentrować, a nie na pisaniu, za ile tajemnica handlowa, a ciekawe, za ile to kupili. Ja wiem, że to jest fajne, że to się sprzeda. Ja apeluję do Gruziądzan, zastanówmy się wszyscy, czym ten młyn musi być albo może być dla nich samych, dla ich dzieci, dla ich wnuków. Szczęściem w tym wszystkim jest to, że tak jakby partycypacja samorządów w poprzedniej perspektywie finansowej wynosiła 65%, teraz jest o wiele wyższa. Także kwalifikowalność wydatków jest o wiele wyższa i bardziej atrakcyjna dla miasta. Mając na uwadze to, że jest mnóstwo różnych programów, z których będzie można próbować to wyremontować, bo na pewno wiemy jedno. Po wykonaniu bryły i adaptacji tych pomieszczeń, tego obiektu do funkcjonowania, załóżmy, mam nadzieję, że przekonamy i pana prezesa, i pana prezydenta do tego, że tam to może być i tam to powinno być zlokalizowane, to pieniądze na wyposażenie mamy. Musimy się zastanowić, czy właściwym podmiotem, do którego zwrócimy się o pieniądze, mówię my w sensie oczywiście samorządu, tak? czyli my zainteresowani lokalizacją tego centrum tutaj, czy to będzie MRR, czy to będzie może Ministerstwo Kultury, jakimi ścieżkami. Ja nie ukrywam, ja już podczas tego posiedzenia Sejmu podjąłem pierwsze rozmowy z osobami, które zajmują się w nowym rozdaniu politycznym programem operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, właśnie o tym, żeby zacząć tutaj próbować ten młyn wkleić do istniejących programów. Ale oczywistym jest, że potrzebnym jest tutaj wsparcie parlamentarzysty, który jest bliższy temu układowi politycznemu, dlatego z Andrzejem Duszewskim jeszcze w tym tygodniu zamierzam na ten temat rozmawiać. Mając na uwadze, że w Toruniu jest 5000 metrów kwadratowych, a tu jest blisko połowa mniej, no to po prostu cnę to na pół, czyli około 10 milionów. I chyba tak to się będzie mniej więcej składało. Mając na uwadze samą tą lokalizację, w takich pieniądzach powinniśmy oscylować.